Cześć! Dziś opowiem Wam o ptaku, który znany jest z wielu nazw, chociażby pestkojad czy grabołus. Choć jego naukowa, poprawna nazwa to grubodziób zwyczajny, to wszystkie wspomniane wcześniej określenia idealnie opisują jego naturę. To, co go wyróżnia, to mocny, duży dziób, nieproporcjonalny do reszty ciała. Tylko w okresie godowym samce mają błękitne dzioby. Poza nim jest on raczej cielisty, czasami jaśniejszy, czasami ciemniejszy, w zależności od tego, ile barwnika posiada konkretny osobnik. Z tyłu głowy znajduje się charakterystyczna szara plama, natomiast pod dziobem czarna, która tworzy cieniutką obwódkę wokół dzioba i oczu. Brzuch ptaka ma szaro-brązowe barwy, idealnie kontrastujące z ciemnoniebieskimi, czarnymi i białymi piórami skrzydeł czy ogona. Nie ma znacznego dymorfizmu płciowego. Samica sprawia po prostu wrażenie, jakby była bardziej wyblakła względem samca. Mimo że grubodziób jest największym łuszczakiem występującym w Polsce, to zapał do walki ma niezbyt duży. Woli być bacznym obserwatorem karmnikowych wydarzeń. Cierpliwie czeka, aż gwar minie i spokojnie będzie mógł zjeść. Wzbudza respekt wśród mniejszych karmnikowych kolegów, ale to bardziej ze względu na wspomnianą wielkość ciała, aniżeli na charakter. Siła nacisku jego dzioba jest ogromna. Bez przeszkód rozgryzie pestki wiśni, czereśni czy orzechy. I rzeczywiście, grubodziób gustuje w orzechach, czy to laskowych, czy włoskich. Jednak jego największym przysmakiem jest bukiew, czyli orzechy buka. Zresztą zasięg występowania tego ptaka w Polsce jest ściśle związany z obecnością buka. Jest to ptak typowo leśny. Optymalnym środowiskiem są dla niego świetliste lasy z dużą dozą wspomnianego buka czy grabu. Spotkać możemy go również w miejskich parkach, szczególnie w tych, gdzie występują wysokie drzewa, na których grubodziób zakłada gniazda. Próżno szukać go w borach sosnowych czy innych lasach iglastych, jednak jest spora szansa, że spotkacie go w Waszych karmnikach.